Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie na konferencji reprezentacji Polski do lat 21. Już jutro biało-czerwoni na stadionie w Tychach o godzinie 18.30 podejmą reprezentację Niemiec. Ze mną obecnie spotkanie z Państwem są selekcjoner biało-czerwonych, pan Marcin Dorna. Dobry wieczór. A także dwóch zawodników naszej reprezentacji, kolejno Radosław Murawski, a także obrońca Jarosław Jach. Nasi goście są do Państwa dyspozycji. Na początek poprosimy może o krótki komentarz do zgrupowania na Śląsku i przed meczem z Niemcami trenera Marcina Dorny. Dobry wieczór. Muszę zacząć tak jak zawsze tradycyjnie, bo każde spotkanie z zawodnikami i każda możliwość konfrontacji w meczu międzypaństwowym to jest dla nas radość, dlatego cieszymy się bardzo, że jutro na zakończenie tego roku przy fantastycznej widowni, z tego co słyszałem, na świetnym stadionie zagramy przeciwko bardzo dobrej reprezentacji. Będzie to dla nas kolejny etap przygotowań do Mistrzostw Europy w Polsce. Finalny, jeżeli chodzi o ten rok, także cieszymy się bardzo, że takie spotkanie jutro tutaj będziemy mogli rozegrać. Dziękuję. Zapraszamy Państwa do zadawania pytań. Przed zadaniem pytania proszę o przedstawienie się i podanie nazwy redakcji, jaką Państwo reprezentują. Zapraszam. Pół roku w piłce młodzieżowej, wiem doskonale, że to jest sporo czasu. Dla nas każdy miesiąc, każdy tydzień to jest zobowiązanie do tego, żeby obserwować zawodników, patrzeć jak ewentualnie drużyna może ewoluować. A konfrontacja jutrzejsza ma nam dać kolejnych kilka odpowiedzi w kontekście funkcjonowania zespołu, formacji, zawodników na tle, tak jak pan powiedział, zespołu, który wygrał komplet meczów w grach eliminacyjnych, także na pewno bardzo solidnego przeciwnika. Często powtarzamy takie stwierdzenie, że w takich przypadkach szukamy rozwiązań, a nie problemów. Jak tylko okazało się, że tego meczu nie gramy, szybko zmodyfikowaliśmy swoje plany i w dłuższym czasie popracowaliśmy z zespołem. Oczywiście przygotowaliśmy się do tego meczu, który czeka nas jutro. W przyszłym roku dwa spotkania w terminie podwójnym marcowym, jedno spotkanie bezpośrednio przed Mistrzostwami Europy i rozpoczęcie Mistrzostw Europy 16 czerwca. Proszę. Katarzyna Mielnik, Nuka.pl. Pytanie zarówno do Radka, jak i pana trenera. Radek miał okazję występować w ostatnim meczu z Niemcami, który wygraliśmy 2-0. I takie pytanie, jak ta reprezentacja się zmieniła do tego czasu, przez te półtora roku? Radek, twoje kolej. Dobry wieczór jeszcze raz. Wiadomo, poszczególni zawodnicy się zmieniają, jedni przechodzą, drudzy drogą selekcji odchodzą. Jeżeli chodzi o ten zespół, to na pewno jesteśmy dojrzalsi o te wszystkie doświadczenia, te wszystkie mecze i ostatni mój mecz był wygrany z Niemcami, więc mam nadzieję, że również to samo powtórzymy jutro. Praktycznie ten mecz półtora roku temu w Wienie na zakończenie turnieju czterech narodów wygraliśmy, to było 2-1. I to spotkanie to taki zwiastun tego, co jutro, czyli mecz na wysokim poziomie, świetni piłkarze po obu stronach i możliwość weryfikacji umiejętności na tle, na poziomie takim wysokoeuropejskim. Prosimy o kolejne pytanie. Nie gra eliminacji, prawda? Są mecze towarzyskie, one są zawsze trochę inne niż mecze o punkty. Jest to standardowa sytuacja gospodarza każdego turnieju i my oczywiście spotykamy się z tym po raz pierwszy, bo nie graliśmy jako gospodarz Mistrzostw Europy U21 nigdy wcześniej, ale staramy się każdy szczegół bardzo precyzyjnie zaplanować, a mecze, które gramy, które mają rangę meczów kontrolnych, meczów towarzyskich, staramy się grać jako punkty, bo oczywiście występy w reprezentacji Polski z koszulką z orłem na piersi to jest zobowiązanie do tego, żeby jak najlepiej się prezentować i nie ukrywam, że często do takiej retoryki i takich rozmów z zawodnikami się odnosimy, że gramy te mecze jako punkty i staramy się osiągać jak najlepsze rezultaty. Absolutnie nie zwracam na to uwagi, czy to jest 13, czy który mecz. Gram każdy mecz na 100%. Do każdego meczu przygotowuję się w identyczny sposób.
Cieszę się tym, że trener darzy mnie takim zaufaniem i mogłem wystąpić we wszystkich spotkaniach reprezentacji. Mam nadzieję, że do tej pory go nie zawiodłem i będę podtrzymywał tak wysoką formę jak najdłużej i mam nadzieję, że będzie mi dane również zagrać na Mistrzostwach Młodzieżowych. Graliśmy już w kilku miastach, właśnie poza Tychami, we wszystkich, na których mecze jako gospodarz będą rozgrywane. W Polsce, jako że jesteśmy gospodarzem, oczywiście te mecze będą tutaj rozgrywane. I spotkaliśmy się z różną frekwencją, oczywiście była kilka tysięcy, ale też czy w Lublinie na inaugurację areny, czy w innych miastach spotkaliśmy się z bardzo dużym zainteresowaniem i cieszy nas fakt, że kibice reprezentacji Polski U21 to również jest określona grupa i ta drużyna cieszy się sporym zainteresowaniem, no bo oczywiście możliwość obejrzenia elity piłkarskiej z Polski, z polskiej ekstraklasy, młodych polskich piłkarzy grających też za granicą, to na pewno musi być przyjemność i fakt, że jutro zjawi się tak wielu kibiców również dodatkowo nas dopinguje.